20 lat temu na jednej ze śląskich zaporówek niemal wszystkie duże okonie były ułowione na imitację raków. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego materiału wideo. Dzisiaj będzie parę słów o naszych rakach. 3D Crayfish Rattling to oczywiście nasza imitacja raka. Jak domyślacie się, została stworzona na podstawie skanu trójwymiarowego prawdziwego raka. Stąd odwzorowanie szczegółów czy tych detali jest naprawdę niesamowite. Każde odnóże, szczypczyki, te wąsiki, tutaj wszystko jest na najwyższym poziomie. Wszystko z bardzo miękkiego silikonu i dzięki temu ta przynęta będzie pracowała zarówno uzbrojona w główkę jigową, jak też podczas łowienia metodą dropshot. Przynęty występują w dwóch rozmiarach, 5,5 i 6,7 cm i to w zasadzie wystarcza do tego, aby skutecznie połowić czy to okonie, czy szukać jakichś innych drapieżnych ryb tymi przynętami w rzekach. Łowimy tym zarówno, jak wspomniałem wcześniej, główką jigową, zbrojoną oczywiście od tyłu, aby ten rak wyglądał na takiego, który ucieka. Raki odpychają się tym tułowiem, uciekając do tyłu. Albo łowimy właśnie metodą dropshot, zahaczając gdzieś tutaj po prostu za to duży haczyk. To wszystko jest bardzo miękkie, bardzo fajnie pracuje. 5 kolorów do dyspozycji. Jakieś takie kolory bardzo przypominające raka, odcienie czerwieni, ale także coś, co po prostu okonie lubią, czyli jakiś motor oil, niebieski, taki przechodzący w denaturat, jeden z najbardziej widocznych kolorów, chociaż to jest temat sporny i o tym można by zawsze wiele dyskutować, i jakaś taka fajna perełka z kolorowym brokatem. To w zupełności wystarcza, aby trafić w gusta tych jeziorowych okoni, które naprawdę za tym przypadają. Przychodzi taki okres, że kiedy jest wylinka raka, one zrzucają ten twardy pancerz. Bardzo często zdarza się właśnie wtedy tak, że okonie całkowicie przestawiają się na ten właśnie pokarm. Dlatego tak jak wspomniałem na początku, był czas, że bez po prostu imitacji raka nie było co ruszać się nad wodę po te największe okonie. Z racji tego, że te odnóża są bardzo miękkie i nie zawsze okoń po prostu zasysa to całe do paszczy, tylko zaczyna ją tutaj obsługiwać, szczególnie te mniejsze egzemplarze, te odnóża mogą się po prostu gdzieś urwać. Jest to normalna rzecz, nie jest to jakiś chwyt marketingowy firmy, po prostu aby te odnóża pracowały jak należy, muszą być bardzo delikatne i miękkie, a to sprawia, że ryby mogą je po prostu ponadrywać. Natomiast wszystkie te raczki są pakowane po 8 sztuk z jednego koloru, właśnie po to, że jeśli trafimy z jakimś odpowiednim kolorem, a stracimy po prostu te odnóża podczas brania, nie wiem, okonia czy ta sandacza innego drapieżnika, bez trudu sięgamy do takiego opakowania i wyjmujemy kolejnego raczka. Raki to jest jedna z tych przynęt, które zostały przeze mnie mocno zaniedbane. Był czas, że naprawdę wiele różnorakich imitacji tych przynęt zawsze woziłem w sobą w pudłach. Potem była jakaś taka przerwa. Nie wiem nawet z czego wynikała, po prostu uczyłem się innych przynęt, uczyłem się innych metod. Teraz jestem pewny, że te właśnie raczki posłużą mi zarówno do szukania pstrągu w rzekach, bo w tych czystych wodach tego raka jest coraz więcej. I jestem przekonany, że zarówno klenie, brzany, jak też pstrągi tymi rakami będą się żywiły. Jeśli umiejętnie poprowadzimy go w takiej wodzie, jesteśmy w stanie skusić naprawdę bardzo ostrożne ryby. Ale będą mi służyły także do połowów okonia i sandacza, do czego szczerze zachęcam. Jest to być może troszeczkę nietypowa przynęta, chociaż wielu wędkarzy używa czegoś takiego. Natomiast zawsze warto mieć to w pudle, szczególnie w tym okresie, kiedy raki mają wylinkę. Dzięki i do zobaczenia nad wodą.